dla każdego sportu. Justyna Wojciechowska, TV Reklama, obok mnie Paweł Tyburski i Piotr Tyburski. No, cześć. Witam, trafiłaś. Gratulacje, już następnie masz plusa. Jesteśmy w klinice Baza Witaminowa na Mińskiej 45 i chciałam chłopaków zapytać, co tutaj robią. Może Piotrka zacznij. Co tutaj robimy? No na pewno nasze organizmy naprawiamy, wzmacniamy, witaminujemy się. Gdzieś jestem akurat ja w przygotowaniach do walki, więc ten organizm potrzebuje wsparcia, bo dużo więcej zużywamy tych wszystkich elektrolitów i tak dalej, więc po to jesteśmy tutaj, żeby to wszystko uregulować i czuć się tak, jak się powinniśmy czuć. My tutaj już z bazą witaminową nie pierwszy raz jesteśmy, że tak powiem, na stałe i no, dbamy o siebie i do tego też zachęcamy wszystkich, dlatego że przede wszystkim trzeba się badać, pod badania robić sobie kroplówki, sprawdzać hormony, bo często mylą ludzie też depresję z zaburzeniem hormonalnym, no bo to ma duży wpływ na to, więc my apelujemy do tego, żeby po prostu się badać, żeby dbać o swój organizm, a z racji tego, że mamy bardzo mocny wysiłek na treningach, to wypłukujemy mnóstwo tych wszystkich mikro... Jestem zmęczony, właśnie to widać, że teraz właśnie ładuję się po treningu i po słabej nocy, więc dajcie chwilę, to jeszcze na koniec wywiadu odpalę coś. I co tutaj mamy? No i tutaj mamy bardzo dużo różnych rzeczy, od elektrolitów po jarok. Witaminy. Po witaminy, wszystkie to, co... Taurona, arginina, no dużo tego wszystkiego. My nie jesteśmy tutaj od tego, żeby się na tym znać, bo to są specjaliści od tego i dbają o nas. My jesteśmy od tego, żeby przyjść i po prostu się naładować. No. Także sprawdza się, no bo mówię, nie jesteśmy tu już nie pierwszy raz. Też często ludzie korzystają z tego po imprezach i jakby ma to wskazanie, no bo umówmy się, imprezując mocno lżej, jakby to nie było, to wypłukujemy również przez alkohol wszystko. I alkohol i przez inne różne rzeczy, które gdzieś tam na imprezach mają miejsce, więc to jest na pewno super rozwiązanie do tego, żeby szybciej wstać na nogi i żeby lepiej się po prostu czuć. No, polecam. W poniedziałek odbyła się konferencja Fame MMA. Znamy już pełną kartę walkę tej gali. Ty będziesz na niej, widniejesz, zawalczysz w turnieju. Tak. I jak to się stało? Bo ostatnio jak się widzieliśmy, to powiedziałeś, że Fame ciebie nie chce, bo jesteś za mocny. Znaczy była taka sytuacja na poprzednich galach, gdzie był też turniej organizowany i był to turniej do 80 kilo, do którego bym spokojnie zszedł wagowo. No ale nie dostałem telefonu, znaczy ja sam zadzwoniłem i usłyszałem, że po prostu byłem na tą kategorię, dla tych zawodników, którzy byli w turnieju za mocny, po prostu by się wycofali niektórzy i by mieli problem z ułożeniem na nowo tego turnieju, więc zagwarantowano mi, że będzie kolejny taki turniej organizowany, w którym będę brał udział. No i co? No i teraz też był planowany turniej jeszcze w 80 kilo i też nie dostałem telefonu. Na szczęście, nie wiem, jakiś los mi sprzyjał, kategoria wagowa turnieju się zmieniła na 93, a automatycznie dostałem telefon i jestem w turnieju. Jestem tam po to, żeby dojść na sam szczyt i zawalczyć w ostatniej walce gali na PG Narodowym. Zgarnąć hajs, kurwa. Po prostu zgarnąć hajs. I się podzielić. Paweł, na pewno wielokrotnie słyszałeś to pytanie, ale ja zadam ci również. Tak. Czy nie żałujesz, że nie zawalczysz na Stadionie Narodowym? Wiesz co, na pewno, to jakbym powiedział, że nie żałuję, to bym był kurwa kłamcą, nie? No bo wiadomo, że każdy chce zawalczyć na Narodowym, ale chyba na tyle jestem dojrzały, na tyle lubię swoje życie, na tyle mam rzeczy na co dzień do roboty, że odciągają mnie od tych myśli, że nie zawalczę na Narodowym. No bo jakbym siedział, nic nie robił, myślę o tym, że na taką kartę zawalczę na Narodowym, a nie zawalczę, jestem od początku Fame, byłem przy tworzeniu tego, a nie dostałem tej szansy. Życie, ja to mówię... U Mateusza Kaniewskiego na wywiadzie tutaj powiedziałeś, że nic nie dzieje się bez przyczyny, tak. Ponieważ szykuje ci się jakaś walka. Teraz bardzo mocno się przygotowujesz do tej walki i czy możesz coś więcej właśnie zdradzić? To
Nie chcę nic zdradzić, dlatego że to nie są... to ja już się nauczyłem tego, że nie mówię o czymś, czego nie ma. Nie? Jest to w powietrzu, jest to w chmurze i dopiero jak to będzie klepnięte, to wtedy będę mógł się pochwalić. Aczkolwiek we wrześniu mam coś mieć. I to myślę, że coś, na co wiele osób będzie czekało. I to naprawdę będzie mocne. Ale czy to jest związane z fejmem? No tak, tak, jest to związane z fejmem. Wiesz, no mieliśmy, ja chciałem rozwiązać ten kontrakt, zresztą o tym sam mówiłem głośno. A to są emocje, też mówię, z Rafałem znamy się prywatnie, lubimy i gdzieś tam pogadaliśmy jak faceci, doszliśmy do porozumienia. Ja też dałem takie trochę ultimatum, ale też taką propozycję dla nich, żebyśmy zrobili wspólnie coś fajnego i to też będzie. Jak oceniasz szansę swojego brata w turnieju właśnie na Fame MMA? Dla mnie jest jedynym faworytem dom, tak? Na wygranie tego miliona złotych, na wygranie turnieju. I wydaje mi się, że też Piotrek tą drogę, którą przeszedł, to, że nie walczył tak dużo, to, że trenował cały czas, to, że wiadomo, że były gorsze momenty, że wiesz, cały czas umiały go te, bo to są duże pieniądze też, no nie oszukujmy się, no że to wiadomo, że to jest, no, że to są pieniądze, które fajnie zarobić i się jeszcze pokazać, bo trenujesz i chcesz pokazać to, nie? A nagle cały czas ktoś się los taki jest, że wiesz, że zabierze, ale też odda. I wydaje mi się, że przez to, że ja to zrobiłem z Kacuszem, przez to, że ja kiedyś Piotrka wyeliminowałem z Tańculum, to dzisiaj karta mu się odwróciła i dzisiaj walczy za stawki. No umówmy się, no nikt z nas... Podzielisz się z bratem? Ja się podzieliłem z bratem? Ja będzie pracował dla bo mnie. Brat na, brat na wywiadzie powiedział, że tego oczekuje od ciebie, dlatego na ciebie pytam teraz. Nie, wiesz co, znaczy, podzielę się z bratem. Nie dobrze, czegoś, Piotr, kto jest dla ciebie najcięższym rywalem w tym turnieju? Kto jest najcięższym? Tak jak mówiłem, najcięższym rywalem wydaje mi się, że jeśli by coś poszło nie tak, to by była moja głowa i jak coś by się stało ze zdrowiem. To są dwie rzeczy, na które muszę najbardziej uważać. Jeżeli to wszystko będzie na miejscu i funkcjonowało będzie dobrze, uważam, że mam wszystkie narzędzia do tego, żeby wygrać ten turniej. Idę tam po to, żeby to zrobić. Który przeciwnik jest dla ciebie w takim razie najłatwiejszym rywalem? Z kim poradzisz sobie najlepiej? Czy najłatwiejszy? To bym musiał z każdym zawalczyć i powiedzieć, który był najłatwiejszy, bo nie wiesz tak ale naprawdę. Ale mniej więcej nie? Wiesz, znasz umiejętności, widziałeś walki. No ale to jest też tak, że dla każdego każdy inny jest... wiesz, każdy ma inny styl. Waga robi... wiesz, style robią walkę, nie? I czasem wydaje ci się, że ten gość, ten zawodnik będzie dla ciebie łatwy do przejścia, a się okazuje, że jest godny i niekonwencjonalny, nieprzewidywalny. To nie można tak tego określić, bo naprawdę ten sport właśnie charakteryzuje się tym, że są mega niespodzianki i czasem może się zaskoczyć niemiło, aczkolwiek nie życzę sobie tego, życzę to rywalom tego. Ja myślę, że ten turniej jest tak zrobiony, że wszyscy mają coś takiego, że reasumując, to wszyscy są, można powiedzieć, że na jednym poziomie. Tak mi się wydaje, nie? Że każdy ma coś innego. Ten ma słabe to, czyli ale też nie mógłbyś wybrać pomiędzy właśnie zawodnikami, z kim miałby łatwiej, z kim trudniej. Nie, największy jakby starszą, Alan ma, tak? Bo jest, nie no, chyba wszystko nie ma w sumie. Nie ma, no załogowy, on ma najwięcej walk w karierze. No, ale Więc myślę, że to jest najmocniejszy rywal z tych wszystkich zawodników. Ale okaże się, słuchajcie, no wychodzimy do i robimy swoje, no. Słuchajcie, po takich kropówkach to żadne przeciwnik nie jest. Widzieliście konfrontację słowną Don Casio z Tomaszem Adamkiem. Co o tym myślicie? Ja ci powiem tak. Widać oczywiście, że chyba z góry Kasiuszowy ktoś powiedział, że nie może sobie pozwalać na dużo, no bo nie wydaje mi się, żeby Adamek pozwolił sobie na to, na co Casio pozwolił sobie ze mną. Za co oczywiście wyrwał dziąsło. Ale ewidentnie moim zdaniem, jakby takie słowa padły, to podejrzewam, że Adamek ma na tyle klasy w sobie i na tyle zbudował swoje nazwisko, że nie pozwolił sobie, żeby taki obszczymur jak Casio, taki głąb, po prostu
po prostu mu powiedział takie rzeczy. Pewnie by wstał i by wyszedł, bo nie zrobiłby tego, to, co ja na pewno, bo też mu nie pozwala. A kto według ciebie wygrał tę walkę, tę bitwę słowną? Dla mnie oczywiście, że Adamek. No, słuchaj, jeżeli gość non-stop szczeka, i Adamek to idealnie powiedział, małe dzieci, które się boją, krzyczą. To on jest takim właśnie małym dzieckiem. On, taki, on jest wielkim chłopem, znaczy dużym chłopem, który jest w środku takim ludki, taki malusi. Zresztą pewnie jajeczka i też ma małego. Więc wiesz... Trzeba to... zapytać tego kolegi. Musiałbym zapytać tego kolegi właśnie z Osoł Show, są grzebą po gaciach, czy w ogóle coś wygrzebą. Wątpię, ale wiesz, jest szansa, że jakieś jajko tam małe przepiórcze złapał. Czy dojdzie do twojej walki z Don Casio? To, umówmy się, to jest taki leszcz, że on mi się boi jak ognia. Ja to wiem. Dla niego przegrana ze mną, nawet w boksie, w dużych rękawicach, to będzie upokorzenie już na całej linii. On dostał tak ode mnie. Na sparingu. Rozpadł mu ucho. Bez formy. Później dostał ode mnie na małe rękawice tak, że jakby mi nie było sędziego, to bym go zabił w tym ringu. No jestem przekonany, że bym mógł go zabić. Trzeci raz dostał fronta i po łbie na konferencji. Rozcięty łeb. On po prostu ma taki już uraz na głowie. Ja bardzo bym chciał jeszcze mu w tych balonach. Ja bym mógł w setkach. W dużych rękawicach. Ja chciałam zapytać, czy wchodzą tylko duże rękawice tutaj w grę? No, duże umiejętności, to i duże rękawice mi nie sprawią żadnych problemów, żeby go ubić. Oczywiście tu z umiejętnościami to sobie tak poleciałem. Mam umiejętności wystarczające na to, żeby zbić Kasusia w każdej formule, w każdych rękawicach. Ja mogę nawet w kisielu się z nim bić, jak chcę. Jak się boi dostać na japę znowu. Wiele ludzi zestawiało właśnie ciebie z Tomaszem Adamkiem zamiast tak. Don Casio. No spodziewałeś się tego właśnie, że ludzie jednak chcieliby ciebie zobaczyć? Powiem szczerze, gdzieś tam były jakieś plany, rozmowy na ten temat i... Czy ty miałbyś z nim większe szanse? No oczywiście, żebym miał większe szanse. Wiesz, Casio po pierwsze nie ma ciosu, ma paralityczne ruchy. Adamek się już z niego śmieje, bo on mówi, jak to będzie wyglądać. Ja tak samo ja wiem, jak to wygląda. Przecież Adamek lewą to jest... Lewą ręką go będzie pykał cały czas. A ten wiecie, on ma takie ruchy, Kasio ma takie ruchy dziwne, wiesz. I no, normalnie wygląda jak chłopak, który by nigdy na WF-ie nie ćwiczył. Zobaczycie, że Adamek będzie uderzał lewy korpus, lewe góra. I on by tą samą lewą ręką by go wypunktował. I wiecie, oczywiście, ja bym chciał zawalczyć z Adamkiem, bo to jest marzenie chyba każdego chłopaka, który gdzieś tam próbuje walczyć. No to jest legenda i to jest gość, który mając ile ma lat teraz? 50 lat. I on jest w dobrej formie. I wiesz, i to nie byłaby żadna ujma, że jesteś młody i walczyć z gościem, bo gość jest cały czas w treningu, w miarę trenuje, trochę sobie popije, ale to jest normalne. Chłop zrobił swoją robotę i mu się należy. A Casio wyzywa go o to, takie wyciąganie rzeczy, a co Casio robi przed kamerami głąb. Ten chociaż się potrafi załamać, to, że gdzieś wyrzucili go z samolotu. No, ile człowiek nie miał sytuacji różnych, że nawet nie wiadomo za co, a został ukarany. Bo tak jest, no, czasem trafisz na jakiś taki. Wątpię, że... Serio? Piotr, a ty co myślisz? Budzić, nie? No, serio, nie? Serio. Po tej Krupluwie byliśmy tak zajechani, że... A to też rozmowa trochę, to... I kawka. Kawka, trochę czekolady. Tak. Piotr, jeszcze zapytam ciebie właśnie, co myślisz o umiejętnościach Don Casio. Podsumuję tylko to, co Paweł powiedział i mam takie samo zdanie. Nie chcę w ogóle o nim gadać. Możesz mi zadać inne pytania. Paweł wszystko powiedział. Dlaczego? No bo po co mam atencję dać komuś i mu rozmawiać o nim, o kim nie chcę rozmawiać w ogóle. Paweł już podsumował. Dawaj, zadaj mi o kogoś innego pytanie. Dobra, w takim razie walka Wielki Bół versus Norman Park. Ale do mnie Park. Teraz. Do mnie ma gada cały czas. Wielki Bół versus Norman. Jak widzisz to zestawienie? Czy spodziewałeś się, że takie zestawienie będzie? Bo to jest. Znaczy, ja wiedziałem o tym zestawieniu jeszcze przed ogłoszeniem, więc. Ale widzisz tą walkę? Uważam, tak, widzę. Widzę. Uważam, że Norman dla Wielkiego Bu nie będzie to łatwy przeciwnik. Norman postawi twarde warunki i Wielki Bu. No nie będzie. Uważam, że to nie będzie dla Wielkiego Bu łatwa walka.
Oni się biją w małych rękawicach? Tak. Wiesz, wielki bubeń będzie miał siłę ciosu i będzie go przesuwał. No. Będzie go przesuwał i uważam, że tutaj tu jedynie kondycja może wpłynąć, ale ciężko. No nie, no właśnie wielki bubeń też jest. Bo to inaczej rozkłada siły. Bo no nie musi tyle siły wkładać, więc... No, wielki bubeń jest taki duży i walczy z dużo mniejszym przeciwnikiem. To też samym ustawieniem i stojąc będzie mógł sobie odpoczywać, a tamten by musiał chodzić mega uważać, bo wie, że jak jeden raz mu kurwa strzeli, to może go uspać. I musi być cały czas czujny. A no, Norman, mówmy się, no, musi go zasypać gradem czasów, bo raczej go nie znokautuje, nie? I wiesz, i dlatego na pewno będzie mógł spokojniej sobie walczyć przez 3 rundy i raczej kondycyjnie nie, to... Nie, jakie 3 rundy, jak tam jest 15 minut i jedna runda. 15 minut i jedna runda i to jest chyba boks, tak? Jeżeli by to było K1, no to Norman by po tych low kickach latał, bo ja akurat miałem przyjemność też robienia z wielkim był gdzieś tam treningu, jakiś zadaniówek. I no ma kopyto twarde, strasznie i ciężkie, wiesz, on ważył 130 kg chyba. Więc samymi tymi kopnięciami bardzo odczuwał. Na szczęście ma to w boksie, jest ten, ta walka. Tak, bo wielkie było tutaj ma problem zdrowotny, tak. Dlatego zdecydował się właśnie na boks. No i uważam, fajna walka, no wygra lepszy, wiesz, dobry... Z którym z tych dwóch panów... Freak fight, tak można powiedzieć... Z tych dwóch panów zmierzyłbyś się właśnie w klatce? Ja z kim? Ja wielkiego bólu lubię, a z Normanem bym mógł się zmierzyć. Wiesz co, z Normanem bym się chciał nawet zmierzyć w MMA właśnie. Chciałbym, jakbym wygrał ten turniej teraz, który będzie na Narodowym, chciałbym jeszcze z pół roku potrenować i chciałbym dostać szansę zawalczenia z Normanem Parkiem w pełnym MMA. Wiesz dlaczego? Bo chciałbym sprawdzić swoje umiejętności na tle tak zajebistego zawodnika, jakim jest Norman w MMA. Ale zanim to będę zrobić, to ja chętnie zobaczę w boksie albo w K1. Zresztą po konferencji rozmawiałem z Normanem i on też chciałby tej walki. Rozmawialiśmy, że dogadaliśmy nawet w jakiej formule, w wadze. I bardzo, bardzo chętnie bym z nim zawalczył. Zresztą to jest najlepszy zawodnik w tych chwilkach. On chyba nie przegrał walki. Więc... Ale to nie we freak. W freakach nic nie przegrał. No to jest zawodnik z UFC. Z bardzo dobry... Czyli znowu ty masz pierwszeństwo. Wiesz co, myślę, że ja u mnie z Normanem to już jest historia, bo duża dziewczynka mnie zawsze nazywał gdzieś tam jakieś potyczki były słowne. Ale ja generalnie lubię tego chłopa. Dobrze, a wielki bu? Wielki bu. Wiesz co, jakby mi zapłacili dobre pieniądze za wielkiego bu, to pewnie też bym wyszedł. To nie to, że nawet waga, aczkolwiek ja sobie ostatnio powiedziałem po Denisie Załęckim, że wiesz, nasza waga naturalna to jest 80 parę. W 88 byśmy normalnie walczyli, a w 80 do 90, a w 84 byśmy walczyli. Więc są dwie wyżej kategorii wagowej. Ja teraz, jak walczysz z gościem, który waży powiedzmy 130-135 kg, ty ważysz na co dzień 90 kg, to nie są dwie, tylko trzy kategorie wagowe, tak naprawdę wyżej, patrząc jakbyś walczył gość, który waży 60 kg z 90 coś, to byś miał trzy kategorie. Tak. Jest, to jest różnica, wiesz, nie oszukujmy się, to jest fizyka, nie oszukasz tego. Chyba, że przytyjecie. Ale nie, ja łatwiej. Ja i tak już teraz jestem za dużo. Ja chcę być chudszy, bo być sprawniejszy chcę być. Ale było widać nawet, zobaczcie, z tatą Zanisa, tak. Jak walczył. A gdzie kurwa tata Denisa, to jest kawał byka też. I kurwa gągu przystawiał jak czołg. No to czołg. To wiesz, a zresztą ten Denisa, tata Crazy, no to on też w sumie zawsze miał kurwa. Wymaga mocnych przeciwników, no dużych. Tak, więc teraz dopiero ma zawodnika, z którym powinien mieć luźniej trochę, bo tata Bandury nie wydaje się tak mocny jak był, nawet warunkami fizycznymi. Nie widziałem go, nie chcę oceniać jak się bił, bo nigdy nikt go raczej nie widział, aczkolwiek samym tym jak wygląda i może ma warunki mniejsze, no to już stawia Crazy'ego w lepszej sytuacji niż dotychczas miał, no bo umówmy się, naprawdę jest mocny. Miał, ale zobacz, miał takich naprawdę cały czas dobrych zawodników. A wyrównał walki. I załadował zawsze zajebiste walki. I mimo to, że był zawodnikiem Cloud, ma szansę, zobacz, dostał szansę zawalczyć na FMMA Narodowym, bo daje zajebiste walki, bo to się chce oglądać. Ale wiesz co jest też, uważam, mogę?
Tak? Uważam, że właśnie ta skromność, to bycie dobrym, nawet we flikach, w momencie, kiedy tutaj się wymaga trash talku, performance. Performance. On cały czas zaraz będą mnie poprawiać. No, a on jest cały czas sobą, jest zajebistym gościem z klasą i mega się cieszę, że dostał szansę zawalczyć na narodowym i że uważam, dostał przeciwnika w końcu na takiego, z którym będzie mógł lżej sobie powalczyć i jest jej faworytem, moim zdaniem. Ja akurat życzę takim ludziom jak najlepiej, bo on jest naprawdę w porządku gościem, więc super, ja się cieszę. A jak oceniacie tutaj walkę Denisa Załęckiego z Michałem Pasternakiem, która no, była jakiś czas temu, ja ale osobiście, chciałabym zapytać o opinię. Osobiście nie mam, lubię jednego i drugiego, ale uważam osobiście, że do momentu tego faulu Denis wygrywał tą walkę. Tak, wiesz, ja nie jestem sędzią, ale jeżeli ktoś się mnie pyta, to jest moje zdanie i uważam... Kibice też tak uważali, przynajmniej część. No, uważam, że wygrywał tą walkę. Nie zrobił Michał w tej walce, nie zrobił nic takiego, co przechyliłoby szale zwycięstwa na jego korzyść. Może gdyby ta runda potrwała cała, to mogłoby być różnie, bo widziałem, że już Michał jakby napierać zaczynał, bo widział, że Denis po prostu gdzieś mógłby może słabnąć trochę. Ale do momentu, do którego walka trwała, do momentu faulu, uważam, że Denis wygrał. Tak, ja decyduję, że dwie rundy wygrał Denis i trzecią rundę, gdyby tego faulu nie było, przepraszam, i gdyby zrobił taką mocną przewagę na zmęczeniu Denisa Pasternak, to mogłoby się skończyć remisem. Bo wtedy można byłoby 8-10. Ale jakiś knockdown by był. Bo wiadomo, jak był zmęczony, więc na pewno by się gdzieś tam położył, żeby trochę siły złapać, czy nawet jakby go nie trafił. Tak podejrzewam. Aczkolwiek, no, czy tutaj lubię przydałby się rewanż? Czy myślicie, że ten rewanż jest tutaj... Rewanż to się przyda mi z Pasternakiem, bo gdzieś tam na pewno mamy sobie jeszcze coś do wyjaśnienia. No właśnie, kiedy twój rewanż z Michałem Pasternakiem? Ja tak naprawdę powiem ci, że nie wiem. Mam na oku tak naprawdę trzech zawodników teraz. Norman, Pasternak i Casio. I na pewno te byłyby moim zdaniem trzy najlepsze walki dla mnie w najbliższym czasie. Na pewno chciałbym na początku Casio wyjaśnić, później zawalczyłbym albo z Normanem, albo z Pasternakiem, bo też wiadomo, że Michał też nie będzie nie wiadomo jak walczy długo. Ja też mu życzę jak najlepiej, zresztą robi fajną robotę, wygrywał te walki. W sumie zawsze mówiłem, że tak flegmatycznie walczył i tak dalej, no ale też musi mieć coś w sobie takiego, że te walki wygrywa, że daje też gdzieś tam show, rozkręcił się w mediach, więc spoko. No ja teraz chciałbym z nim zawalczyć, bo uważam, że jestem w dużo lepszej formie i jeżeli chodzi o walkę Denisa, to też fajnie. To też nie, dali fajnie walkę. Ja uważam inaczej. Denis to robi oglądalność, wszyscy chcą go oglądać z kimś, kim ma konflikt, więc uważam, że walka Denisa Załęckiego z Denisa Labrygą to jest teraz taki, to jest taka walka, którą będzie chciał zobaczyć i uważam, że taka walka musi się już odbyć. Żeby to nie przeczekać. Żeby coś się nie wydarzyło, żeby ta walka do tej walki nie doszło. Ona musi już być teraz. I uważam, że jeden i drugi, tam Denis Labryga po operacji jest, nie wiem jak tam dochodzi do siebie, ale Denis Załęcki też do formy dochodzi po tej operacji, więc uważam, że teraz powinni się spotkać i to by był wisienka na torcie fajna. Ja myślę też, że to dobrze dla nich zrobi, bo na pewno oczyszczą swoją atmosferę, podadzą sobie po mordach i gdzieś tam to są dwa też takie charaktery, które jeden i drugi by nie popuścił. Dwa konie duże, co mają umiejętności, bo ja zawsze mówiłem, że Denis... Ja z Denisem walczyłem akurat w gorszej formie, bo to nie ma co gadać. Ja też nie będę, wiesz, pajacował czy coś. Na pewno byłoby mi trudniej, jakby był w formie dużo lepszej. Taki był, ja też walczyłem z Michałem w gorszej formie, przegrałem, no i nic, to jest historia. Ale uważam Denisa za zawodnika, który jak sobie poukłada dobrze w głowie i będzie to ma naprawdę duże predyspozycje do tego, żeby być dobrym. A czy gdyby zaproponowali ci walkę kolejną z Denisem Załęckim, to przyjąłbyś? I to jest to, że powiedziałem, że nie chciałem właśnie walczyć już z dużymi. Mam tu tyle roboty, chyba żeby mi zajebiście dużo dopłacili. To tak, no bo chodzi o kasę, no i o zdrowie. To jest różnica 25 kg. To jest naprawdę duża siła. Denis ma z czego. Nawet w tej formie jak był, no to wiesz, no umiejętność się nie zapomina. To jak mi śmignął gdzieś tam ręką, to wiadomo, że to miało
miał mniej wytrzymałości, to chwilę tylko trwało. Ale gdybym miał więcej wytrzymałości, gdyś jednym bym mnie ciosem trafił, na pewno bym to odczuł mocno. I to byłby jeden z mocniejszych ciosów w życiu, jakie przyjąłem. Bo masz czego pierdyknąć. Dlatego wolałbym tą ciężką zostawić do ciężkich, a zająć się tymi mniejszymi, z którymi tak naprawdę docelowo powinien walczyć, bo nasza naturalna waga jest dużo mniejsza. My wiadomo, że gdzieś tam człowiek masował, trochę większy się robił, ale to nie dla nas. Nienaturalna waga nasza, bo my jesteśmy z chudej kości takiej i chude byki jesteśmy. Jesteśmy chude byki i 8,4 to jest nasza taka waga docelowa. No i tyle. I chodzą słuchy, że Nathan Marcon może zobaczyć na Narodowym, żeby uratować tę galę. Co ma tam uratować? Uważam, że ta gala już na ten moment jest chyba sprzedana z 30 tysięcy biletów. Więc do momentu ogłoszenia karty walk do konferencji, więc ta gala pójdzie, I jeżeli mają go dać, to niech go dają. Słuchaj, dla mnie, ja przychodzę tam i myślę o sobie. Nie interesuję się innymi. Ja wiem chyba o czym mówisz, co masz na myśli. Chodzi o to pewnie, że konferencja nie była tak kontrowersyjna, tak mocno patologiczna, jakby mogła być, żeby powiększyć czegoś sprzedaż. I dlatego pewnie można byłoby sobie pomyśleć, że taki Nathan by się przydał. Nathan zawsze się przyda, bo robi robotę. Takich samo jak robi mega robotę Denis. Ja nie oglądasz. Naprawdę, to jest tak, że... Kaczor. To już jest bardziej taka, wiesz, to są inne, moim zdaniem, inne poziomy. Tam to jest trochę takie, no taka patologia, nie? Ten kaczor, nie? A tu jest taka, ale to jest kontrolowana patologia, którą jest generowana na potrzebę widza, nie? No bo oni nie są tacy do końca w życiu codziennym. I jakby ja też jechałem po Natanie kiedyś, patrzyłem, co Denis też robi na początku, a później zrozumiałem, że to jest cyrk. My tam odgrywamy pełną rolę. A jak wy teraz, jakie macie relacje z Nathanem Marconiem? Bo wiem, że on was obrażał. Wiesz co, nie no. Zarówno ciebie, jak i twojego brata. No były sytuacje, że przecież mieliśmy aferki z nim, gdzie prawie kubkiem dostał od środka i tak dalej. No, wcisnęliśmy się, ale ja nie mam wrogów. Ja też nie mam ludzi, których tam jakoś tam nie lubię. Ale ty stoi przed, do ciebie macie problem. Kolejkę, żeby dwa razy ktoś nie dostał, nie? I wiesz co, nie ma, on robi też swoją robotę, on naturalnie pewnie w środowisku ludzi, gdzie na co dzień przebywa, nie jest na pewno takim gościem. Umie to robić, dobrze się to sprzedaje, dobrze się to ogląda, bo wiesz, sam fakt, patrzysz gościa wielkiego, tu gościa, który się nie umie bić, że go ciśnie, To jest poniekąd, wiesz, trochę śmieszne, bo ma tam, jeden ma związane, no tak, ma związane ręce i nie ma co z tym zrobić, więc na tym to polega, no. Wy jesteście również zmęczeni przez to, że budujecie domy i wkładacie bardzo dużo pracy w to, więc no, czy możesz coś więcej właśnie na ten temat powiedzieć? Ja byłem tylko coś i teraz Piotrek przejmie pałeczkę. Tak. Wiesz co, my budujemy tak, zaczęło się w sumie tak niewinnie od wyjazdu do Afryki, gdzie zbudowaliśmy 3 domy, później po Love Island. Dużo wcześniej już, ale zaczęło się już tak od domu, bo przed tym nie budowaliśmy domów, tylko pomagaliśmy na inne sposoby i gdzieś tam remontowaliśmy mieszkania. Już wtedy pomagaliśmy w remontach mieszkań dzieciakom z domu dziecka. Później pojechaliśmy do Afryki, zbudowaliśmy 3 domy, wróciliśmy i tak gdzieś tam cały czas w naszym życiu ta pomoc miała miejsce dla innych i w pewnym momencie pojechaliśmy do naszego znajomego, który pomagał rodzinie ze Szlachetnej Paczki. Są tam trójka dzieci, jeden z tych trójki dzieci jest niepełnosprawny i tak akurat się trafiło, że to są też bliźniaki, jeden z nich właśnie jest niepełnosprawny, więc poprosił nasz kolega, czy byśmy mogli pojechać, żeby zbiórkę udostępnić, a my mówimy, że te zbiórki to tak mało co są skuteczne, co dodam, to przeklikają i tyle, trzeba było tam pojechać. No jak pojechaliśmy tam zobaczyć ten dom, te warunki, które tam panują, no to się trochę przerażyliśmy. Znaczy dla nas nie było nic strasznego, bo my sami wychowaliśmy się w patologii, trochę w ciężkich warunkach, więc dla nas to nie było coś nadzwyczajnego, że ktoś się kąpie w misce i tak dalej. Ale zapadnięta podłoga bez
bez fundamentu, wpadałeś w ziemię, bo powiem popękane te deski, no dramatycznie, więc powiedzieliśmy, że z Piotkiem wybudujemy jej dom, a nie będziemy robić zbiórki, no bo byliśmy akurat w momencie życia, gdzie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wybudować taki dom 70-metrowy, który stawiamy tam na co dzień z Piotkiem, jakby nasze prywatne i też dla ludzi. I, no i mówimy, dobra, zaczynamy zabawę, ale stwierdziłem, że trójka dzieci, ona się nie zmieści w tym domku małym, znaczy małym. No, jest, no dla pary i dziecka to jest okej, okay, ale, ale mówię, dobra, Paweł, do Piotka mówię, zrobimy mi duży dom. Kupiłem projekt, nagraliśmy pierwszą rolkę z pierwszych etapów budowy i tak to poszło, że w milionach wyświetleń 40 elektryków musieliśmy odmówić, bo tylu się chciało zgłosić, żeby pomagać za darmo. Firmy zaczęły się do nas zgłaszać, my się zaczęliśmy zgłaszać do firm i tak w taki sposób zbudowaliśmy tak naprawdę dom, który jest warty pewnie około 1 000 000 zł. No, wkładem finansowym dużym też naszym, no bo umówmy się, każdy nasz przyjaźń kosztuje na paliwo same 1000 zł, bo zawsze jedziemy na 2 auta, no to jest ponad 300 km, więc cały rok przez weekendy jeździliśmy, tylko weekendami to budowaliśmy z ludźmi, którzy mieli właśnie dobre serce i też chcieli pomóc. I taka jest prawda, że no bardzo dużo pieniędzy gdzieś tam w to włożyliśmy, bo każdy wyjazd do OBI to było w granicach 2-3 tysięcy zawsze zostawiane. Gdzieś tam mam nadzieję, że to też będzie taka motywacja do ludzi, żeby też fajne rzeczy takie robić, bo to z nami zostaje na zawsze. I to też było tak, że jak zaczęliśmy to robić, jak zobaczyliśmy, ilu ludzi chce pomagać, jak zobaczyliśmy, że to nas sprawia zajebiście wielką radość, no bo po takim weekendzie my wracaliśmy, powinniśmy być z butów, nie? Po całym tygodniu tak naprawdę, całym tygodniu treningów i tak dalej, no tak. Chciałoby się w ten weekend odpocząć, a wydaje mi się, że my tak mamy, że my będąc w ten weekend w domu siedząc, my byśmy się męczyli, ja bym się męczył osobiście i bym ten czas dla mnie nie byłby odpoczynkiem. Odpoczynkiem jest właśnie dla mnie to, żeby wziąć ekipę i pojechać tam na budowę, zrobić coś fajnego. Jest tak. I wiesz, i tak trafiamy na takich ludzi, zawsze na tych, którzy z nami jeżdżą, pomagają, że naprawdę to są zajebiści kompany do pogadania, do pożartowania i do pracy. I dzięki temu to wszystko się tak zazębia i fajnie funkcjonuje. I bardzo się cieszymy, że ci ludzie są i mamy nadzieję, że będzie ich jeszcze coraz więcej, żebyśmy mogli robić jeszcze większe rzeczy. Także... Ja chciałem jeszcze tylko dodać, że właśnie dzięki temu, że tacy ludzie tam przyjeżdżali i pomagali nam, zawiązaliśmy z nimi zajebiste relacje i mamy z nimi kontakt też z firmami, które nam pomagają na stałe. Między innymi taka wielka firma jak hurtownia budowlana 3W, co naprawdę są ogromne firmy, i AMK Meble, która daje nam zawsze łóżka do domu, Aliso Meble, którzy też z nami weszli na stałą współpracę, będą nam robić meble. Cody Meble, który nam teraz zrobił właśnie kuchnię indywidualną dla właśnie tej rodziny pod Poznaniem. Adi, mój kolega, który, ja bym mógł to wymieniać w nieskończoność, bo ci, co budują domy, ci, co remontują mieszkania, zdają sobie sprawę, ile to jest pieniędzy i ile to jest pracy. I tak naprawdę to jest ciężki kawałek chleba. No i tak jak powiedziałem, zobaczyliśmy, jak to wszystko działa i powiedziałem z Piotkiem, stary, my przed tym domem już kilka mieszkań wyremontowaliśmy dla dzieciaków z domu dziecka. Pewnie nie było jakoś tam głośno. My to relacjonowaliśmy, bo potrzebowaliśmy też pomocy od ludzi, bo my ani jednej zbiórki na to wszystko, co robiliśmy, nie zrobiliśmy. My dopiero założyliśmy zbiórkę. Przerwę, ponieważ tak? Wystąpiliście ostatnio w Dzień Dobry TVN, tak. Byliście gośćmi. Mhm. Czy to właśnie spowodowało, że zyskaliście tych sponsorów? Czy to bardzo wam pomogło? My z tymi firmami, którymi współpracujemy do dzisiaj, to byliśmy związani już razem od przed programem tym Dzień Dobry TVN, ale Dzień Dobry TVN jest na tyle zainteresowany, żeby z nami gdzieś tam utrzymywać tą relację i pokazywać to, co robimy, że też pojawi się nieraz u nas na budowie i bardzo to nas cieszy, no bo wiadomo, że chcemy dotrzeć do jak największej ilości ludzi, żeby ta pomoc była jeszcze większa. Nie? I... Też trzeba zaznaczyć to, że tak naprawdę pomagali nam najbliżsi. To
finansowo. Bo jeżeli, wiesz, no, dostawaliśmy dużo materiałów, no ale umówmy się, zbudowanie domu 140-metrowego to są koszty ogromne i wiadomo, że potrzebowaliśmy posiłkować się naszymi przyjaciółmi, bo mamy na tyle szczęścia, że naprawdę otaczamy się zajebistymi ludźmi i nie, ja kiedy kogo nie poprosiłem, a jest ich trochę, to zawsze tu dał 5, tu dał 10, tu Paweł Szołek, nawet kapitan Legii Warszawa dołożył nam bodajże dychę do pustaków. No, tam tak naprawdę cegiełkę dołożyło bardzo dużo ludzi i każdy z nich może być ogromnie dumny, bo tak naprawdę może w przyszłości powiedzieć, że pomógł właśnie w budowie domu i może mieć to w swoim CV i fajnie będzie to wspominał. I tak naprawdę zaczęło się od naszych przyjaciół. I to też nas utwierdza w tym, że mamy zajebistych ludzi wokół siebie. Bo tak jak pojechaliśmy do Afryki postawić te 3 domy, to tak samo. My nie braliśmy od ludzi. My nie robiliśmy żadnych zbiórek. W ogóle. Do dzisiaj nie zrobiliśmy ani jednej zbiórki. Więc ja mam taki jakiś dar przekonywania i też chyba taką wiarygodność i ufają nam ludzie, jesteśmy autentyczni w tym, co robimy, że ufają nam, że te pieniądze, które nam dali, to trafiły tam, na budowę. I tak naprawdę, no... My bardzo dużo też włożyliśmy tam pieniędzy. Już nie mówię o czasie, ale ja się mega z tego cieszę, no bo ja jestem z tego dumny, bo to tak naprawdę spowodowało to, że otworzyliśmy fundację i dopiero teraz konto zakładamy i od kolejnego razu będziemy już chcieli się wspomagać tymi zbiórkami, no bo to wykańcza, to jest multum pracy przy tym, to pisać po firmach, odzywać się do kolegów, cały czas prosić. To jest naprawdę... Dużo, tym bardziej, że my nie robimy jednego projektu. My robimy 3 naraz plus wykańczamy swoje domy. To wyobraź sobie, ile to jest pieniędzy, czasu, jeszcze trenujemy, pracujemy. Jeszcze nie jest to na miejscu. Jeszcze wszystkie rzeczy to są po 300 km. Po 3 godziny to najmniej jest w Warszawie. Więc jest tego sporo. Ale naprawdę, to nic mnie tak, przepraszam, ale nie jarało jak to. To jest takie nasze dziecko i tak jak mówiłem, że zbuduję blok dla dzieciaków z domu dziecka i za rok zacznę tę budowę, no jesteśmy takimi typami z Piotrkiem, że jak tak sobie powiedzieliśmy, tak będzie i zaczniemy to. Czy ten blok powstanie za 2-3 lata? Nie obchodzi mnie to. Wiem, że za rok muszę zacząć. Wiem, że za rok muszę zdobyć ziemię, na której powstanie blok, który będzie przeznaczony dla dzieciaków z domu dziecka. Po wyjściu z domu dziecka zrobię swój własny program usamodzielniający dla tych dzieci, bo ja wiem z autopsji po prostu, jak to jest, jak jest patologiczny ten cała ta struktura, ten cały proces. Wiem, jak te dzieci cierpią, wiem, jakie traumy przychodzą, wiem, jaka jest udręka dla nich po wyjściu z domu dziecka. Nawet to, że dostałem mieszkania, ale dostałem nie po wyjściu z domu dziecka od razu, tylko dostałem po 5, 4, 8 latach i jeszcze dostałem w takim stanie, że nie stać ich na wyremontowanie. No teraz ukończyliśmy w Zuzi mieszkanie, zresztą pewnie będziecie mogli nawet dodać to w urywce, bo dzisiaj właśnie dodajemy cały film z tego wydarzenia. To tam 80-100 tysięcy było włożone tak naprawdę. I skąd taka dziewczyna miałaby mieć? Samotna matka. I tam nikt jej nie będzie pomagał. No to są takie rzeczy, które my strasznie rozumiemy z Piotkiem. I to nie ma co się użalać. Nie wiadomo, jakich otoczki tutaj smutne i tak dalej. No nie ma, to życie jest brać to w garść. Miała szczęście, że trafiła na nas, ale my też mieliśmy wiele szczęścia, że trafiliśmy na ludzi, których trafiliśmy w swoim życiu, którzy dzisiaj z nami są. I się szanujemy, kochamy, tak naprawdę lubimy i wspieramy. I wydaje mi się, że tak jak to pokazaliśmy Zuzi, to na pewno ta Zuzia zapamięta. No zaraz powiesz. No. Nie, no ogólnie ja umiem powiedzieć 3 zdania i daję słowo dojść do słowa. Ten jak się rozgada, to jest... Umawiam sobie wywiady sam, powiedziałem. Masz teraz swój... Przerwę teraz, bo jeszcze ostatnie pytanie do ciebie, Piotr. Jak idą przygotowania? Jak idą przygotowania? Bardzo dobrze. Gdzieś zacząłem od 1 lipca tak naprawdę się przygotowywać. Wcześniej jeszcze byliśmy na małych wakacjach. Małych, dużych wakacjach na Ibizie, więc już wracam powolutku do formy. Ciężko pracuję, ciężko. Właśnie tutaj, widzę, że się rozkręciliście. Tutaj odzyskiwałem swoją duszę, swoje witaminy, wszystko, co mi uciekło w tamtym czasie. Tak, całą energię i witalność tutaj odzyskałem. Po to, żeby płeć piękna była też zadowolona. Tutaj właściciel bazy witaminowej mówi o jakiejś bardzo fajnej historii. Czy chcecie tutaj powiedzieć? Nie, to jest niezwiązana ze mną historia. A z kim? Z Pawłem? Słuchaj, dobra, na szybko powiem. No dawaj. O tym chyba raz może gdzieś tylko mówiłem.
ale Zombiak o tym wspomniał, Jurasa. Mało kto o tym wie, ale w depresji miałem taką przypadłość, że uciekałem w momencie, kiedy mnie straszny ból duszy łapał, kiedy leżałem w łóżku, płakałem i ryczałem z bólu, normalnie duszy. I doszedłem do takiego momentu, że zauważyłem, że ból, który mam, puszcza mnie, tylko to wiadomo, że to było na chwilę. W momencie, kiedy dochodziłem, kiedy się... I tak często zacząłem to robić, że potrafiłem to robić kilka razy pod rząd i miałem naruszone ścięgna w prawej ręku. W prawym ręku było gdzieś tam, uderzyłem w coś. I totalnie o tym zapomniałem. I na tyle byłem zachłannym masturbowiczem, że... Napalony! Że tak zajechałem swoją łapę, że podczas masturbacji pękło mi ścięgno i do dzisiaj mam pamiątkę. No, kciuka nie prostuje. No, generalnie... To jest dobra, Paweł... Kciuk w dół! Jest okej. Nie, no nie do końca. Tak, nie do końca. Nie, ale też ogarnąłem przez to, że w dużej ilości strasznie ryje łeb. Straszne to są rzeczy ogólnie, bo o tym się tak mało mówi. A tak naprawdę to jest ogromnie krzywdzące, naprawdę. I wiadomo, że fajnie jest od czasu zacząć, ale to zależnie i to psuje głowy ludziom. Na ten temat można sobie bardzo dużo tematów poobrabiać i samemu dojść do tego, dlaczego to jest. Ja nie będę nikogo edukował, ale to jest krzywdzące i trzeba na to uważać. Ja się sam o tym przekonałem i mój kciuk też. Także widzowie, pamiętajcie, co za dużo, to niezdrowo. Tak, dokładnie. Także pamiętajcie, bomby witaminowe są, tak? Tak. Tutaj oczywiście. Tutaj, w tym miejscu. Mińska 45. Serdecznie was zapraszamy. Ale w tych kroplówkach też na pewno jest coś na ścięgna, więc można odpalić jeszcze raz i sprawdzić, czy działają. Odpalamy? Kolagen płynie. Może następnym razem, bo teraz chyba jest troszkę za dużo. Jak widzimy, chłopacy no, mają bardzo dużo energii. Dużo testosteronu. Tak, także super. Dużo roboty byłoby. Chcieliśmy podziękować za przyjemną rozmowę, bardzo przyjemnym i pożytecznym miejscem, jakim jest baza witaminowa. Serdecznie was zapraszamy, może się będzie taka okazja, że się tutaj spotkamy i będziemy mieć chwilę. Jesteśmy częstymi walcami, więc jest duże prawdopodobieństwo, że się raz miniemy. Naładujemy się witaminami i pozytywną energią, więc dziękuję bardzo i pozdrawiamy, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.